wszyscy, którym opowiadam, że jadę na Woodstock i się strasznie tego jakoś obawiam, to mówią mi, że wyjadę stąd z zupełnie innym jakby poczuciem tego miejsca i tego, co się tam dzieje, tej energii i tak dalej. Nie wiem, liczę na to trochę. No Woodstock i nawet jak mówię gdzieś, że Pollen Rock, to mnie ludzie poprawiają, mówią, nie mów tak, bo to jest Woodstock i nie powinno się w ogóle inaczej nazywać. Let's go! Pokażemy wam jak najwięcej. Siema! Jesteśmy razem! To jest tak ważne, zwłaszcza kiedy są chwile trudne. Tak ważnym jest, abyśmy stanowili wtedy społeczność, która się wspiera, która czuje, że może na sobie polegać. Pytam was o miłość, przyjaźń i muzykę. To są ważne elementy naszego bycia ze sobą. Zobaczycie jakąkolwiek relację w internecie czy gdziekolwiek z festiwalu Pollen Rock, to za to odpowiedzialny jest UPC właśnie. Ale tutaj oprócz muzyki i dobrej atmosfery można się nauczyć wielu ciekawych rzeczy i zobaczyć, na przykład jestem w takim punkcie, w którym planuję przyjechać się po torze przeszkód i zobaczyć, jak żyje się osobom na wózku inwalidzkim na co dzień. Super jest to, że oprócz muzyki, nie, możesz zobaczyć, że są wokół ciebie inni ludzie i nie każdy jest taki jak ty, jakby są inne kolory, inne kształty, są inni ludzie, mają inne problemy. Ja na przykład pokonuję jakąś taką, znaczy ja wiem, że to jest problem, ale nigdy wcześniej nie siedziałam na wózku inwalidzkim, nie próbowałam przejechać przez tory kolejowe, wiesz co chodzi, więc myślę, że od tego momentu będę zupełnie inaczej patrzeć na osobę, która przejeżdża przez tory kolejowe i będę jej bić brawo po prostu, bo jest jakimś herosem. Wytańczyłam się, a teraz idę spać. Słuchajcie, my już w śpiulkolocie odhaczyliśmy naście godzin. Nie dość, że w podróży, to jeszcze naprawdę fantastycznego festiwalu. I oprócz tego, że muzyka może wam się nie podobać, bo dla każdego coś dobrego, to atmosfera, ludzie, przyjaźń, zrozumienie, akceptacja absolutnie każdego stwora, który tutaj biega, jest na nieopisanym poziomie. Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście, tak jak ja, mój pierwszy raz, to z czystym sumieniem serdecznie zapraszam. A teraz spanko. Pa Instagram.